Codziennie wdychamy coraz bardziej toksyczne powietrze. Przyczyna to spaliny pochodzące m.in. z naszych samochodów. Jest jednak ratunek. Paliwo z glonów, które coraz bardziej staje się surowcem przyszłości. Na razie Japonia jest liderem w produkcji paliwa z mikroalg, które wykorzystywane jest m.in. w transporcie miejskim czy samochodowym. Ale w Szczecinie jest miejsce, w którym prowadzone są badania nad paliwem z glonów. Tam jednak wybierzemy się rowerem. Troszeczkę się zmachałem, bo jednak droga rowerem była długa, ale przynajmniej było zdrowo, ekologicznie i sportowo. Za tymi drzwiami znajduje się laboratorium transformacji biomasy, gdzie właśnie produkowane jest paliwo przyszłości, ale o tym dowiecie się już za chwilę. Zapraszam, chodźcie ze mną. Światło za moimi plecami może być troszeczkę mylące. Nie znajdujemy się w dyskotece, a właśnie w laboratorium, gdzie produkowane jest paliwo przyszłości. Nasz wydział zajmuje się technologiami produkcji biomasy, tej tradycyjnej, chociażby z roślin energetycznych. Natomiast idziemy zgodnie z trendami i zajmujemy się w tej chwili produkcją biomasy energetycznej z mikroglonów, czyli tak zwanych zielonego złota. A na jakiej zasadzie to paliwo jest produkowane? Glony naprawdę nie potrzebują dużo, żeby stać się biopaliwem. Potrzebny jest im dwutlenek węgla. Glony potrzebują jeszcze tylko światła, odrobinę składników pokarmowych i wody. To jaka czeka nas przyszłość? Co dalej z tym biopaliwem będzie się działo? Muszę pochwalić się, że udało nam się już przygotować jeden z prekursorów do produkcji biopaliw pozyskiwany z biomasy glonów, a mianowicie olej. Prosta droga, prosty proces transestryfikacji. Z oleju produkujemy w tym procesie biodiesel, który może zastąpić olej napędowe. Dzięki procesom zachodzącym w komórkach mikroglonów możemy produkować paliwo przyszłości, też jakim jest biowodór. A jeżeli chodzi o bliższą przyszłość, to przed nami 6. Europejska Noc Naukowców, podczas której m.in. to laboratorium będzie dla Was otwarte.